Jędrychów. Tutaj mieszka Gplay. Od dziecka chce on zostać youtuberem. Pewnego dnia w mieście odbywa się zjazd sławnych youtuberów. Na zjeździe można spotkać się z youtuberem za 10 zł i drugim prestiżowym za 10 tysięcy złotych. Którego youtubera wybierze Gplay? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ja nie mogę, wstał nowy dzień, a ja miałem w ogóle taki super sen dzisiaj, że byłem najlepszym youtuberem w ogóle na całym świecie, miałem najwięcej subskrypcji i słuchajcie, może to prawda, ja od ostatniego czasu założyłem kanał, mam normalnie taką super kamerkę, słuchajcie, wezmę ją, bo dzisiaj będę dużo nagrywał i w sumie zobaczymy, jak tam idzie. Ostatnio wczoraj wrzuciłem filmik, ale... Co? Dwa wyświetlenia? Nie no, przesada. Widzicie, ja kurczę wrzucam filmik i on ma dwa wyświetlenia. Jak tu mam zostać kurczę youtuberem, jak nikt mnie nie ogląda? To jest przecież tragedia, no. Bez przesady, dwa wyświetlenia, no kurczę, no widzowie. Moglibyście więcej oglądać, Ja nie wiem, co ja już mam zrobić. Kurczę, no, takie fajne filmiki nagrywam, staram się. Nie wiem, po prostu z telewizji tutaj wziąłem właśnie fajny pomysł, co pan tutaj właśnie zaproponował, redaktor. No ale nie wiem, nie mam pojęcia, muszę sobie coś na początku zjeść. Od tego trzeba zacząć, tak zaczyna dzień właśnie youtuber. Także zrobimy sobie kanapkę z mięsem. Tak? Halo? Z której strony tutaj? To ja. Z tej strony tutaj. Siema, ziomeczku. O, siemanko, to ty? A no zapraszam. Słuchaj, w ogóle smutny jestem dzisiaj. Wiesz co, ziomeczku, także ogólnie... Co się stało? Nie bądź na mnie zły, jak jestem jakiś mega smutny. Wiesz co, chciałem zostać youtuberem, no i ogólnie wrzuciłem filmiki, ma dwa wyświetlenia. Dwie wyświetlenia i pewnie sam sobie je nabiłem, wiesz? No nie martw się, no ja jestem tym drugim wyświetleniem, no oglądałem dzisiaj rano. Kurczę, no nie. To tylko my oglądamy tylko, moje filmy, jak tutaj dotrzeć do większej liczby fanów, co? Wiesz co, no nie martw się jakoś, ej, mam pomysł, bo dzisiaj w ogóle, słyszałeś to, nie słyszałeś, nie oglądałeś telewizji, bo ja dzisiaj rano tak wstałem o 7 i oglądałem w ogóle, wiesz, telewizję. Bo dzisiaj tutaj jest, wiesz co, spotkanie z youtuberami, rozumiesz, co? To i będą... Będą moi ulubieni autograf, słuchaj, ja idę po kartkę, bo no, ja tutaj mam po kartkę. Na górze kartkę w ogóle mam i mam pieniążki tutaj schowane, także może się przyda. To weź może na jakąś gumę balonową albo coś, jakieś tam sobie kupimy czy coś, tak, no. Słuchaj, mam wszystko, możemy lecieć, kurczę, wiesz co, ja marzyłem tam właśnie, żeby domek, no. Od tego pro youtubera w ogóle wziąć autograf, to jest, kurczę, jestem fanem w ogóle jego wielkim, on ma milion już subskrypcji i chciałbym kiedyś być tak jak on, w ogóle miałem dzisiaj taki mega sen, słuchaj, nie uwierzysz, że byłem najlepszym youtuberem na świecie, kumasz? No, kurczę, ale fajnie, to mega było fajnie, jakbyś był, ja też bym chciał być taki, ale w ogóle fajne są te twoje filmiki, nie wiem dlaczego po prostu tak mało ten. Czekaj, ale dzisiaj spotkanie z youtuberami, to tutaj już, tak blisko mojego domku? O, ale kurczę. I wiesz co, tutaj ma być właśnie ten youtuber pro za 10 tysięcy i ten drugi, taki trochę mniej znany, ja go tam w sumie tak średnio kojarzę, ten za 10 zł. Wiesz, a tam który, kurczę, tak. Wiesz co, może ja go w sumie nawet nie oglądam, nie wiem co on tam nagrywa, ale w ogóle ile jedzonka, jak super. Kurczę, jakie fajne spotkanie zorganizowali, tutaj coś nawet jest, kup wędkę i złap rybę, nawet tutaj kurczę można ryby łapać, nieźle, fajnie, podoba mi się, gdzie są ci youtuberzy w ogóle, no, co? Słuchaj, niedługo podobno mają przyjść. Ale ej, może ja pójdę po tą Karolinę, tą w sumie dzisiaj byłem z nią mówiąc na randkę, to wiesz, no dobra. Może przyjdzie ją zaprowadzę i potem się widzimy. Dobra. A ty spróbuj coś tam z nimi ugadać, dobra? Dobra, to pa. No, pa. Kurczę, w ogóle ile tutaj ludzi przyszło, ja nie wierzę. Jabłka Adama i Ewy tutaj nawet są, kurczę, ja nie mogę. Lubię takie w ogóle festyny, ale kurczę, czekajcie, może właśnie nie zobaczy mnie ten youtuber. Patrzcie w ogóle, jakie on ma stanowisko komputerowe, tron ma tutaj normalnie wyłożony diamentami. On tu na pewno robi super filmiki i dlatego ma tyle wyświetleń. O kurczę, idzie! O nie! O kurczę, ale się zawstydziłem. Witam bardzo serdecznie was wszystkich! Jestem youtuber za 10 tysięcy! I to jest moje stanowisko komputerowe. Pewnie oglądaliście ostatni filmik, wybił mi tam milion. Tak, oglądaliśmy! Oglądaliśmy, jestem wielkim fanem, proszę pana. Mogę autograf? Mogę autograf? Tak, przyjdźcie do mnie, sobie podpiszę, o proszę dać mi, tutaj o, kartka. Fajnie. Ale super, no. Jestem takim fanem. Kiedyś w ogóle chciałbym też być youtuberem, w ogóle ja nagrywam filmiki i wie pan, może jakiegoś tam by lajka pan mi dał. O, super, mam autograf, normalnie super.
super niespodzianka. Ja no w ogóle sprawy, mam tylko dwa wyświetlenia pod filmem i nie wiem, co mam z tym zrobić. Pomógłbyś mi jakoś? Czekaj. No dobra, pomogę ci, ale wiesz co, za 10 tysięcy, no bo ja jestem za 10 tysięcy youtuberem, więc 10 tysięcy chyba oszalałeś. Ja nie mam tyle takich pieniędzy, słuchaj, ale co za te 10 tysięcy, co? No na 10 tysięcy zrobię z tą crossa, mogę na przykład ci polecić na moim kanale, zrobimy jakiś wspólny filmik, pomogę ci ogólnie, jakie masz robić filmiki, takie różne sprawy, wiesz? No kurczę, no nie wiem, wiesz co, ja nie mam tyle pieniędzy, słuchaj, ja potrzebuję wsparcia, nie wiem, jakiegoś na początku tańszego, wiesz, może czy ten youtuber trochę gorszy od ciebie będzie. On jest też? W ogóle, on jest taki nubek, słuchaj, on się nawet spóźnia, słuchaj, nie chcesz, to nie. Ja nie mam tyle kaski, ja bardzo bym chciał, tylko nie stać mnie, wiesz? No nie, wiesz co, ja nie mam czasu, w ogóle jakiś film muszę nakręcić, coś muszę. Płakać mi się chce, mój ulubiony youtuber mi nie pomógł, zawiódł mnie, kurczę, ja normalnie myślałem, że mi pomoże, że mi jakiegoś lajka da przynajmniej, żeby więcej wyświetleń, żeby tak z 1000 wyświetleń było. No nie wiem, porozmawiam z tym drugim youtuberem, nie wiem, z tym, kurczę, patrzcie, jakie on ma stanowisko, on ma tutaj jakiegoś marnego laptopa. O! Jestem youtuberem, nubkiem. Dzień dobry, siemanko. Państwo, witam bardzo się. O, siemanko. Na kamerze mi stoisz, no trochę o, przepraszam, fajnie. Przepraszam, słuchaj, w ogóle, ile ty już masz w ogóle subskrypcji, co? No, ja mam już 3 chyba, czekaj, raz. 3? 2 albo 10. O, 10 mam, teraz zbiło 10 subskrypcja. Kurczę, ja mam jedną, słuchaj, tylko mój kolega mnie subskrybuje i w ogóle pod filmem ostatnio miałem 2 wyświetlenia. Słuchaj, dałoby radę się jakoś z tobą dogadać? Może, nie wiem, razem byśmy coś nagrali albo byśmy polecił na swoim kanale, dałoby radę? Jasne, tylko musisz mi dać 10 zł, bo ja tutaj jestem youtuberem za 10 zł. O kurczę, za 10 zł? No kurczę, miałem na gumę balonową, no mam ale dobra. Mam 10 subskrypcji, to 10 zł, no. No dobra, i co, ile mi gwarantujesz subów dojdzie, myślisz, że ile? No, wiesz, dużo, na pewno, ile masz, 2? Teraz mam jedną subskrypcję. A, to 9 ci na pewno dojdzie. Jak ty mi zasubskrybujesz, to już będę mieć 2, tak? Zasubujesz mi kanał? Ja sobie zasubuję już. Dobra. Raz, 2 i 3. Masz jakiś pomysł, jaki mógłbym filmik nagrać? Bo ostatnio, słuchaj, jak byłem na łące i zbierałem kwiatki, to taki filmik nagrałem fajny, moim zdaniem ciekawy, no ale nie wiem, czy ludziom się to podoba. No wiesz co, to trzeba, na YouTube to trzeba tak, wiesz, takie akcja musi być. Cały to czas z grubej rury? Akcja. Tak, z grubej rury, po prostu tutaj bum, tam bum, po prostu cały czas musi być akcja, rozumiesz? No dobra, to masz jakąś propozycję? Tak, coś jasne. Byś wymyślił? Słuchaj, w sumie to był mój filmik, ale no dam ci, bo ja mam tyle pomysłów, że normalnie cały czas mi głowa paruje od tego. Nie widzisz, jak paruje po prostu. Kurczę, rzeczywiście patrz. Paruje ci głowa, no. Ustaw kamerę tutaj na przykład gdzieś, czekaj, tutaj może, o tutaj. Tutaj no. Na drzewie może, co? O, na drzewie, świetny pomysł, o, widzisz? Dobra, nawet na drzewie, już... poczekaj, bum, jest. O, świetnie. No i tutaj choć się ustawimy i... musimy mówić i po prostu ja sobie to odpalę i pokażę ci, o co mi chodzi tutaj. Ale co, dobra. Wtedy mamy, no, ma nas to wysadzić, czy zwiewamy? Nie, zwiewamy, bo potem tutaj zrobisz taki mega, normalnie, ultra, super skok. Dobra. Po prostu z tym, dobra. Dobra, to zaczynamy. To przedstaw się, bo to nawet u ciebie na kanale będzie, dobra. No. Yo, siemano, z tej strony Gplay, dzisiaj jest ze mną... Nubek, youtuber, Nubek, siemano, witam bardzo serdecznie, I co teraz? Dzisiaj, to teraz? I dzisiaj, słuchajcie, zrobimy najlepszy pomysł wszechczasów. Zatem zapraszamy. Odsuń się tutaj. Dobra. 3, 2, no. 1 i bum! I czekaj, odsuwamy się. Zwiewamy, żeby kamery patrzcie tylko to, nie... widzowie! No. Nie wysadzi świetnie. Kamery? Wow, nie, dobra. Wysadziło, i słuchaj. Co teraz? I teraz będziesz jechał, słuchaj, masz zadanie przeskoczyć to. Czekaj, tutaj ci zrobię. Ty, no ale proszę, to jest za daleko, ja przecież nie przeskoczę, to za daleko jest. Dasz sobie radę, na skuterze? Widzowie, lajka dla... Gplaya, przeskoczy to czy nie? Napiszcie! Dobra, uwaga! Widzowie, jedziemy, jadymy! Kurczę, ale coś, kurczę, się tu zablokowałem, proszę państwa, i nie mogę się rozpędzić i... Wow! Udało się! Przeskoczyłem! Woohoo! Jedziemy, widzowie! Ja nie mogę! Widzieliście to? Kurczę, ja nie wiem, jakim cudem to mi się udało, słuchaj, przeskoczyłem! Piona! Woohoo! Piona, pamiętajcie! Kciuk w górę, subskrypcja, no i ogólnie chyba dzwoneczek jeszcze, nie? Czy to tam tak, się mówi jeszcze? Tak, dzwoneczkiem. Także klub, dobra, mamy to, kurczę, udało nam się. Ja nie mogę, super odcinek, nigdy takiego ciekawego nie nagrałem, ci powiem. No widzisz, ja tu mam super pomysły, teraz wystarczy tylko po prostu to opublikować, żebyś miał już milion normalnie widzów, chodź. Dobra, idziemy. No to dawaj, idziemy, mogę na twoim kompie zmontować ten tak, filmik? Tak, możesz, ale po co
montować sobie, od razu wrzucaj. Tak wrzucę, jak jest. Dobra, bez montowania, od razu wrzucam teraz. Od razu wrzucaj, bez montowania. Dobra, to czekaj, prześlę tutaj, niech się prześlę tutaj do laptopa. Okej, mamy to, no i opublikuj. Kurczę, bez opisu, bez miniaturki żadnej? Słuchaj, od razu wrzucaj, bez miniaturki. Niech sobie YouTube wybierze. Opis też, a tytuł, co mam napisać w tytule? Napisz super mega ultra skok. Super mega ultra skok. Opublikuj. Dobra, poszło, słuchaj, poszło. Super. I co, no zobaczymy, także... jak idzie, co? No, zobacz. Ty, no kurczę, zero wyświetleń, nikt nie ogląda. Słuchaj, lipa jest, no. Wieku, no nie wiem, no tak ci powiedziałam, ile ja wiem, no i co, no. No słuchaj, no lipa, no zawiodłeś mnie, oddawaj moje pieniądze, kurczę. Znaczy, słaby filmik, kurczę, nikt go nie chce oglądać. To nikt nie chce oglądać, słuchaj, starałam się jak najbardziej mogłem, normalnie. Dobra, nie wkręcaj, kurczę, jesteś po prostu zwykłym noobem, nikt cię nie ogląda. Unlike, unsub, I tak cię nie oglądałem, kurczę, wolę tego pro-youtubera niż ciebie, cieniasie jeden. Kurczę, od razu się powinienem z tym youtuberem jakoś dogadać, bo tamtym no, w ogóle nie ma co z nim rozmawiać. No co ja za filmik w ogóle nagrałem, jakiś noobski, kurczę, przeskoczyłem jakimś skuterkiem, w sumie fajne było, ale ludzie nie chcą tego oglądać, to co ja się będę, oddał mi przynajmniej kasę, fajne doświadczenie, może mi przynajmniej dojdzie z 2 subskrypcje czy coś, zawsze jakiś postęp. Kurczę, tylko gdzie ja teraz znajdę tego youtubera pro, kurczę, no, ja to jest moje marzenie, kurczę, go spotkać, a ja w ogóle go nie mogę znaleźć, no gdzie on jest, ja bym chciał go spotkać. Ja cię kręcę, co ja... O, jest, widzę go! Ej, youtuberze, jeszcze nie uciekaj, proszę, słuchaj. Ja mam do ciebie, słuchaj, prośbę. Ja się chcę z tobą jakoś dogadać. Współpracujmy, słuchaj, mam pomysł. Nagramy filmik, wybijemy mnie, a jak ogólnie ja zacznę zarabiać już na YouTubie dużo kaski, to ci odpalę te 10 tysięcy, co ty na to? No, w sumie dobry pomysł, ale mam nawet lepszy, chodź. Ale dam w sumie... ci nawet już teraz zaliczkę, tak? 10 zł, słuchaj. Pyk. No i masz, i kurczę, rozpoczynamy współpracę. Klikniesz mi tam lajka, polecisz mnie, słuchaj. Jakoś się rozkręci, nie? No, na pewno, bo ja w sumie mam taki pomysł, bo rozmyślałam o tobie, siadaj do mojego samochodu, proszę. O kurczę, ale masz furę, stary. No, stary, kurczę, słuchaj, kasa z YouTube'a, nówka sztuka, nówka sztuka, co? Widać, że nowe auto, kurde, nieźle. No i co? No, i słuchaj, ogólnie mam taki pomysł, żebyśmy razem nakręcili filmik, który będzie miał milion wyświetleń od razu i dodatkowo zdobędziemy też kasę, bo to będzie filmik, jak obrabować bank, rozumiesz? Serio? Jak obrabować bank? Chcesz taki filmik nagrywać? O kurczę, rabowaniu banku, słuchaj, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja nie jestem złodziejem, ja nie będę obrabował, ja mogę być operatorem, A chcesz, słuchaj, mieć normalnie milion wyświetleń w ogóle? No chcę, słuchaj, chcę mieć miliard nawet. No właśnie, no to słuchaj, to jest najlepszy pomysł. Zatem czekaj, tutaj już jest bank, to czekaj, wysiadamy. Dobra, wysiadamy, okej. Okay. Czekaj, weźmy, przyparkuję tylko samochód, żebyśmy normalnie szybko mogli stąd uciekać jak coś, dobra? Dobra, okej. Okay. I wiesz, jest taka akcja, to jest ten bank. No i ogólnie, wiesz, tutaj kładziesz kamerę. Ja mam kamerę, słuchaj, mam kamerę, także tak, kłaść tutaj? Tak, tutaj połóż kamerę, słuchaj. Odpalę, czekaj, dobra, jest. Odpalaj. I przedstaw się, no i obrabiamy bank, obrabiamy. Dzień dobry, dzisiaj będziemy tutaj z pro-youtuberem obrabiali bank razem, słuchajcie. Tak. Ty, ale czekaj, może ja też powinienem mieć zasłoniętą twarz, tak jak ty, mnie każdy widzi tutaj. Co ty, nawet się jeszcze nikt nie zna, więc nie poznają się, słuchaj, dobra, spoko. Dobra, to będziemy obrabowywać bank, dobra, co robimy dalej? Znaczy, czekaj, wiesz, idziemy, za mną, mów to. Dobra, za tobą, lecimy, no. Okej. Dobra. Tak, wszyscy na ziemi, słuchajcie, to jest napad na bank, dokładnie! To jest napad, słuchajcie, kurczę, wybijamy tu szyby, wybijamy. Dawać pieniądze na stół, dawać kasę! Dawaj, wysać im tutaj coś może, tak, wybuchowego! Tak, właśnie, teraz przesuń się, musimy normalnie czekaj, żeby kamera strony tutaj widziała. Tak. Patrzcie ludzie, dawaj, no, gotowy, odpalaj. 3, 2, 1, bum! I dawać kasę, słuchajcie! Uwaga, proszę państwa, i jest, mamy to, słuchaj, ile złota, kurczę, już się tutaj sypie pełno, tak, co? Ja nie mogę. Ty tutaj nie można przejść w ogóle, tutaj jeszcze musisz tu wysadzić jakieś TNT albo coś. Gotowy, 3, 2, 1 i kamera kręci, akcja. Kamera, jest. uwaga. I bum, i kurczę, wchodzimy tutaj. Ja nie mogę, ile tu jest czeków, słuchaj. Ja nie mogę, wziąłem 54 czeki, normalnie bierzemy tyle wszystko pieniędzy. Zwiewamy. Coś jeszcze tutaj? Czekaj, alarm, musimy się zwiewać. Dobra, bierz kamerę, słuchaj. Dobra, zwiewamy. Dzięki za oglądanie. O kurczę, dziękujemy za oglądanie, kliknijcie kciuka w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Dobra, szybko zabieramy kamerę, słuchaj. Szybko, i zwijamy. Dawaj. Czekaj, dobra. Chyba słyszę policję, dobra. Lecimy, o nie, dobra. Zbijemy to, dawaj. Nie moja wina, dobra? Nie, nie rozbijaj się, słuchaj, ostrożnie, ja chcę przeżyć, proszę cię. Wow. O kurczę, ej, ziomeczku, dobra, ja chyba wysiadam. Dobra.
Ja chyba wysiadam. Nie wysiadaj, słuchaj, już jesteśmy już równo. Dobra, teraz wysiadamy, szybko. Dobra, wysiadamy, słuchaj. Ja nie mogę. I co robimy, słuchaj? Ja wrzucić mam ten filmik, myślisz? Tak, chodź, ja ci pomogę zmontować, dam ci jakąś muzyczkę, wypromuję ciebie na kanale, no i będzie git. No dobra, dobra. No to słuchaj, ładuj tutaj ten filmik, jest na kamerze. Okej. Ty, ale ja się trochę boję, bo co, kurczę, wiesz co, wszyscy widzieli moją twarz, ty jesteś jeszcze taki ukryty, a tak każdy zobaczy, że ja bank obrabowałem, słuchaj, no może to jest taki filmik, który by mógł mieć dużo wyświetleń, no ale to ja nie wiem, czy to mądry pomysł był, wiesz? Nie, no dajże spokój, słuchaj, będziesz nie, sławny, no. Nie chcesz być sławny, po prostu no chcę, nic chcę, ale ja nie... te pieniążki to chyba, słuchaj, oddam, no ja mam tyle tu pieniędzy, ja wziąłem 54 czeki na 10 tysięcy, słuchaj, mogę ci dać jeden czek za to, że mnie wypromowałeś. A, no właśnie, słuchaj, daj tutaj. O, ale ogólnie, no to ja oddam resztę pieniędzy chyba, wiesz? Wiesz co, nie wiem, słuchaj, ja myślę, że postąpiliśmy jak najlepiej mogliśmy i teraz po prostu będzie milion wyświetleń, to się tylko liczy, dobra. No dobra, to wrzuć to, ja rzucam. To też rzucę na swój kanał, mogę ja też? Ja lecę, słuchaj, trzymaj się, zobacz, kupiona, pa! Pa, na razie, dobra, wrzucam to na swój kanał. Ej, kurczę, ty, w ogóle, ty, ten filmik, który mi ten nubek tutaj wrzucił, już ma 10 tysięcy wyświetleń, kumacie to? Ja nie mogę, 10 tysięcy i tamten też już wrzucił, zaraz zobaczymy jak pójdzie, ale kurczę, z tym nubkiem nagrałem kozacki filmik, jak tutaj jechaliśmy tym skuterem, ty no, ja muszę kurczę go spotkać, ale chwila, zobaczymy teraz jak wyleciał, co? Bana dostałem, słuchajcie, nie uwierzycie. Kurczę, dostałem bana na YouTube'a za ten filmik z obrabowaniem banku, kurczę, YouTube mi zablokował film. No nie no, kurczę, niszczę mu kompa, przesadził, kurczę. Ja nie, mój kanał przecież teraz, i co ja teraz robię? On nie zwiewa w ogóle, zaraz tu przecież policja się pojawi. Jeszcze mnie będą szukać, przecież tam była moja twarz na kamerze i już pewnie policja, kurczę, mnie szuka. O nie, dobra, ja szybko zwijam do domku, muszę zwiewać. Ja nie mogę, co ten YouTuber powymyślał, kurczę, straszny typek, musimy uciekać. Okej, zamykamy się w domku na poczwórny drzwi, tutaj wstawiamy poczwórne drzwi, żeby tu policja się nie dostała w żaden sposób. Okej. Super zapora. I słuchajcie, ja nie wiem, ja się muszę zakopać pod ziemię. O nie, policjant idzie. Jakiś blondynek. Kurczę, co on tutaj robi? Puk, puk, halo, jest tam ktoś? Nie ma nikogo. Ale słyszę, że ktoś jest. Proszę nie otworzyć. Nie ma nikogo. Ale ładny głos ma pani, po prostu taki piękny, że normalnie się nie zakocham, ale proszę otworzyć. Ja się przebieram, proszę nie wchodzić. O, proszę pani, no może na jakąś radeczkę pójdziemy. Dobra, nie, niech pani... Nie. Ale... co? Nie. Ale ja widzę przez okno, ej... Ej, gdzie ty, jest ta kurczę, piękna pani? Nie podglądaj mnie tutaj, kurczę, jeszcze... cwaniaku jeden. Co ty tutaj chcesz, co? Wynochę, to ty stop. ty jesteś G-Play, tak? To w takim razie nie ruszaj się, stój, policja w tej chwili na nogi. Jaki G-Play? Nie jestem G-Play, słuchaj, zagrodzę się tu monitorem i co teraz, nie wejdziesz? Jesteś poszukiwany, rozumiesz, jesteś poszukiwany za obrabowanie banku. Nie jestem poszukiwany, słuchaj, to nie moja wina, to kurczę ten YouTuber za 10 tysięcy, ten pro-YouTuber, słuchaj, mnie na to namówił i to on kazał mi wszystko robić, zresztą było wszystko na filmie, który pewnie zablokowaliście sami, wiecie? Tak, słuchaj, ale mnie to nie interesuje i tak wziąłeś w tym udział. Gdzie ta ładna pani, co miała taki ładny głos? Oddawaj, słuchaj, kasę, słuchaj, i na ziemię. Idź stąd, policjancie, bo zaraz, kurczę, nie wiem, co zrobię, słuchaj. Nie zawaham się, słuchaj, zdenerwować, po prostu. Słuchaj, w tej chwili na ziemię, bo jak nie, to trafisz do klatki, do więzienia drugi lata. W tej chwili nie ruszaj się, rozumiesz, no to? Dobra. Na ziemię. Panie policjancie, ja wszystko oddam, proszę, tak? To całe pieniądze, które zabrałem, no i temu youtuberowi strasznemu, ale to jego pomóc, ja obiecuję, mam dowody, wszystko jest nagrane, to on mnie namówił na to i chciał, kurczę, żebym wybił swój kanał, ale on jest złodziejem i musicie, kurczę, go złapać, on jest prawdziwym przestępcą, nie ja. No dobra, ma pan szczęście, uwierzyłem panu. Zatem proszę pana, musi pan złożyć zeznania ze mną, proszę jechać na policję, no i wszystko wytłumaczymy tam na komendzie już głównej, dobrze? Dobrze, to ja idę na komendę, złożę zeznania, do widzenia. Do widzenia.